Robert, zapraszam Cię do nas. Od razu w takim razie pytanie od trenera Jurgena Kloppa. Co się stało w tej sytuacji? O którą sytuację chodzi? Oczywiście o te, kiedy nie trafiłeś na 2-1, bo to jest coś zupełnie niezwyczajnego, jeżeli chodzi o Ciebie. A, faktycznie, zdarzyło się. No, w tej sytuacji przede wszystkim trochę miałem, że tak powiem, takie lekko obawy wobec tego boiska, bo musiałem poczekać trochę, jak ta piłka jakoś tam się pokręciła i poczekałem i nieczysto trafiłem w bramkę po prostu, więc to się zdarza. A tak mówię, no, mieliśmy kilka jeszcze sytuacji, gdzie no, ciężko było nieraz tą piłkę opanować, no, ale tak naprawdę zwycięzców się nie osądza i zrobiliśmy dzisiaj 3 punkty, mamy pierwsze miejsce i gramy dalej. Gratulacje, znów kolejny fantastyczny spektakl Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów i kolejna Twoja bramka, 15. To jest niesamowite, Twoje dokonania w Champions League. No, na pewno się cieszymy. Cieszę się z tego, że tych takich ciekawych meczów w naszym wykonaniu jest sporo, choć wiadomo, że dzisiaj mogliśmy to dużo wcześniej załatwić i kilka bramek jeszcze strzelić, no ale taka jest piłka. No, wiadomo, że też problemy, które mamy, mniejsze, większe, też w jakiś stopniu nas może nie osłabiły, ale wpłynęły na to, że jednak ta dyspozycja nie zawsze od pierwszej do 90 minut jest równomierna i taka sama, ale daliśmy sobie z tym radę i tym bardziej się cieszymy, bo myślę, że w przyszłym roku w następnej rundzie Lidze Mistrzów na pewno będziemy mocniejsi niż w tym momencie. Rok 2013 był niewiarygodny, jeżeli chodzi o Dortmund w Lidze Mistrzów. Co jest takim Twoim pierwszym wspomnieniem? No myślę, że w półfinał i finał Ligi Mistrzów, zarówno mecz z Realem, jak i z Bayernem. Mecz z Bayernem to było coś fantastycznego, fajne przeżycia, no i chciałoby się więcej. Stawiasz sobie jakieś cele, jeżeli chodzi o przyszłą rundę Ligi Mistrzów, tę fazę pucharową? Ciężko powiedzieć. No, przede wszystkim trzeba poczekać na losowanie i wtedy będzie można ocenić, jakie mamy realne szanse, ale wydaje mi się, że pokazaliśmy niejednokrotnie, że jesteśmy na tyle mocną drużyną, że potrafimy wygrywać z każdym i wszędzie.